Witajcie pięknie słuchacze Radia Istebna, tu u nas na Istebnym w Gminnym Ośrodku Kultury. Ja Was pięknie witam, ale najpiękniej od serca witam tu naszego pana profesora Daniela Kadupca, od Karwiny, tu z naszego Zaolzio. Panie profesorze, witajcie u nas na Istebnym. I drodzy słuchacze, pan profesor nie przyszli sami, ale przyszli z pięknym wydawnictwem Płynie Żolzo. To jest wznowienie, jakieś już też właśnie pan profesor wydali. Dobrali sobie zespół właśnie wszystkich folklorystów, etnografów. I teraz tu ta książka będzie w Gminnym Ośrodku. Pan profesor ją doniesł i będziecie, drodzy czytelnicy, mogli nabyć, jak będziecie chcieli, już w kwietniu u nas w Gminnym Ośrodku tą właśnie książkę Płynie Żolzo. Panie profesorze, powiedz sobie, co to zaś za piękności wydowocie. Szumnie dziękuję, że się mnie zaprosili tu do was, bo ja was ogromnie mam rot. Rot tu jeżdżę, boście są tacy wspaniali, śpiewocie, mówicie przepiękną gwarą. Mi się to strasznie podoba, bo to jest cenne, bo to zaniko, ale my się musimy dzierżeć, bo to są nasze korzenie. I o tych korzeniach jest ta książka. Ta książka jest o korzeniach duchowych, ale też i materialnych. O tym, jakie są te nasze pieśniczki, opowiadania, przysłowia, zwroty przysłowiowe, tańce, jakie są te muzyki, jak się tu grało, na czym się grało, jakie są pieśniczki tu, jakie są na dołach, jakie są na środku Śląska Cieszyńskiego, jak my tu gwarzymy, mówimy, rządzimy. Także je to po prostu o nas, o naszych korzeniach, ale też je o budownictwie, o tym, jakie były łóżka, jakie były szafy, jakie były trugły malowane, o tym, jako czym my jeździli, czym my skludzali drzewo, sanie, nie sanie, landaury, nie landaury, to wszystko mamy tu, mamy o pożywieniu, co my jedli, fuły, nie fuły, bachora, nie gryzki i tak dalej, ale też po tym mamy o sztuce ludowej, jako my malowali na szkle, jako my rzeźbili. No, je to o nas, o Śląsku Cieszyńskim, o naszych korzeniach i o tym, że my na tej ziemi tu od tysiąca roków gazdujemy. To jest nasza wizytówka, to jest nasz obraz i to jest nasza twarz. I o tym jest ta książka. Drodzy czytelnicy, jak się tak dziwą, to jest ten świat, kiedy no, albo już wodę się, albo został w muzea, a w tych chałupa mało co niewiele. Także dzięki panu profesorowi wszystko tu mamy, wszystko docitamy, a za tym wszystkim jest taka tęsknica, także ta książka nam w tym świecie pomoże przetrwać z tą miłością, którą mamy do ojcowizny. Dziękuję panie profesorze i myślę, że będziecie furt tworzyć i życzę dużo zdrowia i naprawdę dużo tego wszystkiego, tej pasji kierować. Pani dyrektor, przepięknie to pani powiedziała. Pumbuczek zapłoć. Nawzajem, nawzajem.